No to wam powiem ciekawostkę, nie żebyś miał ciekawostkę, bo Unboxer na przykład powiedział, że on by się bał ze mną rozmawiać, że ja coś wykorzystam. A prawda jest taka, że on mi zaproponował, zanim zaczął te podcasty, żebym ja z nim to prowadził. Czyli jakoś wcześniej mi ufał i chciał ze mną prowadzić program, a nagle przychodzi na myśl, mówi, Bartek, ty nie można ufać. No, w sumie to się z tobą zgadzam, wiesz, bo poznał się takie na kurwa, wiesz. A dwa tygodnie temu mi proponował współpracę, nie? Ale takie... ja pojechałem do Unboxera, bo on zaczął robić to. Ja go znałem jeszcze ślad. Mówię, to pojadę. Pojadę do tej Warszawy. Nie chciało mi się, bo mi to nic nie daje. Uczestnictwo, mówię, pomogę staram koledzy, wiesz. Przyjeżdża piątka w ogóle, ja tu cię będę cyklicznie zapraszał, bo fajnie się rozmawiało. Potem wywiad z Michem. Bo ja mam BMW, nie M2. Ja mówię, no czy nie uważasz, ci wszyscy youtuberzy teraz M2 kupują, to czy mają większych silników od głowy, umiejętności, coś tam? Wiesz, i ostatnio z tym, rozmawiam z mikserem. Bo co sądzisz o tym, że no Nitro tam powiedział, że wszystkie kobiety to kurwy, nie? Wiesz, że jakieś takie... No. A potem co mi powiedział, no jak coś unboxał, to chce się bić, nie? Bo już jesteśmy... Znaczy mi u niego przeszkadza, że on nie jest dociekliwy, tylko... To jest nawet... zada pytanie, sobie odpowiedź i nie drąży. Ale chodzi, że Freeze, na przykład jak tam był Freeze, to Freeze chciał coś powiedzieć, a ten... Ale wiesz, jak nie chcesz, to nie musisz. No, to chyba chodzi o to w tej pracy, żeby być dociekliwym, żeby wyciągać rzeczy, których Freeze by wręcz nie wiedział, czy chce powiedzieć, może powie, może nie, a tu Freeze, no ja bym chętnie odpowiedział, on, no jak nie musi, jak nie chcesz, to nie trzeba, tak, nie wiem, bo ja też mam zaproszenia, ale mam zaproszenia od tych Vibrosów, ale oni to już w ogóle są specyficzni, bo ja to tam mówię wprost te rzeczy na live, nie, że Unboxer mi bardzo zawiódł, bo ja go uważałem nawet za takiego jednego z twórców, których najbardziej lubiłem, mieliśmy kurwa mega kontakt. Ja wtedy jeszcze nie robiłem komentarii, on wpadał, normalnie gadaliśmy, no naprawdę zawsze go chwaliłem, a nagle wyskakuje, ja to mu w ogóle nie ufałem, bo bałem się, że on coś nagrywa, kiedy ja jeszcze komentarii wtedy nie prowadziłem, kiedy u mnie był. On wymyśla tak.